Magda Żakowska, witam Państwa. Zarówno w nocy, jak i jutro na pogodę będzie wpływał układ wysokiego ciśnienia, a z zachodu i północnego zachodu popłynie ciepłe atlantyckie powietrze. W tych najbliższych godzinach, a także w nocy przeważać będzie pogodne, w drugiej części nocy nawet bezchmurne niebo. Będzie też ciepło na przeważającym obszarze od 15 do 12 stopni, chłodniej na przedgórzu Karpat, tu od 10 do 7 stopni. Wiać ma słabo z zachodu i północnego zachodu. Również jutro prawie w całym kraju dużo słońca. Powiedziałam prawie, bo przed południem na krańcach południowo-wschodnich więcej chmur, tam może przelotnie słabo popadać, ale już południe i tam chmury zanikną, no i przeważać będzie już nawet czysty błękit. Ciepło jutro na termometrach od 24 stopni w Gdańsku czy na Suwalszczyźnie do 26 w Łodzi i 27 w Zielonej Górze. Nadal wiać będzie słabo z zachodu i północnego zachodu. W regionie w nocy pogodne, nawet bezchmurne w drugiej części nocy niebo. Nad ranem temperatura wyrównana, 13 stopni na południu, 12 na pozostałym obszarze. Wiać ma słabo z północnego zachodu. Jutro letnia, wakacyjna pogoda, zatem dużo słońca, niewiele obłoków, no i ciepło, 25-26 stopni. Nie zmieni się kierunek wiatru, nadal wiać będzie słabo z północnego zachodu. Ciśnienie bardzo wolno powędruje w dół, jutro w południe barometry pokażą 1012 hektopaskali. W poniedziałek ciepło, 27 stopni, ale przez region przejdą dość gwałtowne burze. We wtorek również może jeszcze zagrzmieć, już chłodniej, 21 stopni. W środę znaczące ochłodzenie, 19 stopni, a na niebie przeplatanka słońca i chmur. Do zobaczenia.